Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach z Cool Mode do Danganronpy pierwszej. Jesteśmy teraz na korytarzu, tuż przed ostatnim eventem Leona. Chyba Leona jest skończyłem jeszcze. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że właśnie czeka nas ostatni event Leona. Ja sobie oczywiście nie odpaliłem wszystkiego, co miałem odpalić, ale dziwne ujęcie się zrobiło. trochę creepy. Dajcie mi sekundkę dosłownie. Słuchajcie, czytałem komentarz, może to komentarz się odniosę, póki ja sobie tutaj włączam różne rzeczy. Czytałem komentarz dotyczący tego, że podobno ja nie robię ci narzędzi. Ja zaraz zobaczę te narzędzia, jak będę tylko miał okazję ku temu. Bo jestem aż ciekaw, czy rzeczywiście jestem aż takim, ślepakiem. Ale wydaje mi się, że te narzędzia są jednorazowe i rzeczywiście można je robić, i być może nawet je porobię, żeby szybciej znajdować dane rzeczy, szczególnie z tych klas, które mnie interesują. Ale one są chyba tylko jednorazowe, o ile ja dobrze to zrozumiałem oczywiście. Tak, teraz z Leonem będziemy mieli chyba ostatnie spotkanie, ostatni czas wolny. Zobaczmy, idziemy do sauny. Czy my tu nie byliśmy? Ja coś tu wczytam oczywiście. Okej, okay, siadaj, zaplanujemy naszą strategię. Więc patrz o to. Na której dziewczynie masz oko? O, ale się zrymowało, nawet nie czuję, kiedy rymuje. Ultimate poeta, nie gwiazda baseballa. Leon i ja mieliśmy spotkanie strategiczne. Zbliżyliśmy się o siebie i tak, oczywiście chcę mu dać prezent i blueberry perfume może spróbuję mu dać, jeżeli jeszcze tego nie dawałem mu. Oto. A, mam zero. A tych też mam zero. Ups. Jimmy DK t-shirt i Project Zombie. Jimmy DK t-shirt. Jest. Oj, trzymam, dobrze. Okej, to oczywiście bardzo, bardzo mu się spodobało. Hej, Makoto, mam ci coś do powiedzenia, ale to jest tajemnica. Możesz przyjść do mojego pokoju? Chcę nas zabić. Twój pokój? No, będę czekał. Sam się zaczął Leon, nagle zaprasza mnie do swojego pokoju w ten sposób. Zrobiłem to, co poprosił mnie Leon i poszedłem do jego pokoju od razu. Witaj w pokoju przyszłej super gwiazdy. Rzeczywiście jest mikrofon, jest wzmacniacz. Jakiś głośnik, ciekawe. Więc co chciałeś? Powiedziałeś, że masz sekret albo coś. Cóż, okej. Chodzi o to. Zagrajmy w baseball. Żartuję, to był żart. Możecie się przestać śmiać, bo nie dajecie mi się skupić po prostu na odcinku. Tak się śmiecie. Ja słyszę was, że śmiech. Ten żart był tak mocny, że ja po prostu wiem, żeby się dalej śmieć do rozpuku. Przestańcie, okej? Ja chcę poprawić odcinek, okej? Już. To był żart, super żart. Nie widzę baseballa, pamiętasz? A, chwila, to brzmiało jakby to nie był żart. Leon, czy ty chcesz naprawdę znowu zacząć grać w baseball? Stupid. O czym ty gadasz? Nie bądź głupi. Ja wiele razy ci mówiłem, że nienawidzę baseballa. Ja naprawdę go w ogóle nie lubię. Przynajmniej tak myślałem, ale właściwie to najdłuższy okres, odkąd nie grałem w baseball, wiesz? Wiesz, byłem dobry, zmusili mnie do gry i w ogóle przez ten cały czas. I bycie z dala od gry przez tak długi czas sprawiło, że zdałeś sobie sprawę, jak naprawdę się czujesz. Ej! Co ty, jakoś kontrolujesz mój umysł? Baseball mnie wyprał. Nie, to jak kontrola umysłu, baseball mnie wyprał. Ale w porządku, spoko. Chcę po prostu rzucać piłką. Nie mogę grać w baseball sam. Nigdy nie powinienem przychodzić do tej szkoły. Leon. Jeżeli to, co się nam dzieje, jest jakimś szkolnym wydarzeniem, czy coś, to kiedy to się skończy? Chyba dam sobie spokój i wrócę do mojej starej szkoły. Może moja drużyna nie będzie chciała mnie z powrotem, ale mogę ich błagać o wybaczenie i mieć nadzieję, że jakoś to będzie. Ha, nie musisz się tym martwić, jestem pewien, że ucieszę się, że wróciłeś. Jeżeli pokażesz im, jak naprawdę się czujesz co do baseballa, jak bardzo chcesz ćwiczyć i... Ćwiczyć? Nie masz szans, naprawdę, nienawidzę ćwiczeń. Nie potrzebuję ćwiczeń, ja po prostu chcę pograć. Nawet taka gra na niby, czy coś. Cóż, na pewno coś ci wyjdzie. Nie mogę przecież odpuścić kogoś tak dobrego jak ja. Jestem pewien, że wybaczą mi bez problemu. W końcu to ja jestem nadchodzącą supergwiazdą stadionu Koshien. Ha! Będziesz za mnie kibicował, co? Chyba się nie nauczył, ale wciąż myślę, że to niemożliwe, żeby go nienawidzić. On i ja pogadaliśmy ze sobą sporo.
Czy ja w końcu poznałem prawdziwego Leona? Myślę, że Leon i ja zrozumieliśmy się trochę lepiej. Okej, okay, almost famous. Takie osiągnięcie dostałem. Oczywiście wymarcując przy okazji umiejętności Leona. Nie wiem, co o nim myślę. Nie jest to zła postać, nie jest tak, że go nie cierpię, ale no nie porwał mnie. Jest taki bardzo zwyczajny, tak jak ktoś tam w komentarzach zwrócił uwagę. On jest takim nastolatkiem. Jego problemy to, o, nie chce mi się trenować, o, dziewczyna chce poderwać, więc zostanę rockmanem, o, jednak chcę grać w baseball. Takie standardy. My jesteśmy poważnymi ludźmi, mamy poważne problemy i no nie do końca, ale spoko, fajnie, poznaliśmy go. Lecimy dalej, przejdźmy do dalszej gry i od... A, jeszcze jedno spotkanie. Dobra, to teraz, kogo my teraz zaczynamy? Yasuhiro Hagakure. No, spędźmy razem czas. No cóż. Dlaczego nie pogadamy sobie o kosmogonii? Dowiedziałem się, posłuchałem paru teorii Hiro, co do powstania wszechświata. Dobra, ja od razu przygotuję sobie jego kartę, żebym wiedział, co mu dawać. On ma aż 6 eventów, tyle co Celestia, Crystal Skull, Golden Airplane, Prince Shotoku's Globe, Sacred Tree Sprig i Meteorita. Tyle, takie rzeczy lubi. Zobaczymy, co znajdziemy. Crystal Skull i Golden Airplane. Crystal Skull... Golden Airplane. Czy my to jakoś omijamy? No, powiem wam, że coś jakoś nie może znaleźć niczego, co on lubi. Crystal Skull dopiero tutaj, wow, daleko bardzo. I tutaj jest Golden Airplane, te dwie rzeczy. Widać, że takie trochę wisiorki, jakieś talizmany. A? Mówisz, że mogę to mieć? Ha! Nagle poczułem się pełen sił, w końcu się pobudziłem. Chyba cię lubię, koleś. Patrząc, że Hiro jest taki zadowolony czymś, co mu dałem, sprawia, że jestem szczęśliwy. Ej, Makoto! Co tam u ciebie, mój bracie i znajomy kochanku matki? Wychowajmy nasze... przyrodnie rodzeństwo razem, okej? Przestań. Po prostu... Przestań, błagam cię. Jesteś gotowy na kolejną rundę? Nigdy. Właściwie... Jak działa to twoje przewidywanie... przyszłości? Widziałem, że robisz jakieś... czytasz rzeczy z ręki, takie rzeczy, ale... nie używasz żadnych... narzędzi? A nic? Wow! Nie wiedziałam, że wiesz o świętych narzędziach. Chyba wiesz, jak się poruszać po świecie duchów. Chyba nie trzeba wiedzieć tak dużo na ten temat, żeby wiedzieć o takich narzędziach. A, teraz, skoro wiem, że jesteś ekspertem, mam pytanie do ciebie. Poprawna odpowiedź da ci kolejną zniżkę. Jesteś ekspertem kosmogonii. Nie dzięki. Jest 22 karty znane jako główna arkana i 56 kart znanych jako mniejsza arkana. Generalnie karty z głównej arkany są używane do świętości. Wiesz, o czym mówię? Większa i mniejsza arkana. Większa arkana jest używana do przepowiadania przyszłości. To musi być, no, chyba tarot, ale zobaczmy. Ej, to jest w ogóle drugi event z nim. Okej. Okay. Czyżbym... w głównej grze miał z nim mieć event i teraz po prostu mam drugi? Jeżeli tak jest, to wybaczcie, ale nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, w tym odcinku mogłem spędzić z nim czas wolny. Nie wiem, czy to było coś na początku, nie wiem, coś było ze mną i tak, byłem pijany i przez przypadek trafiłem na Hagakure i spędziłem z nim jeden czas, czy być może... nie wiem, jeszcze nie był takim ziemniakiem? No ale tarot, chodzi o tarot. O, wiem, mówisz o kartach tarota. O, Boże, święty, zgadłeś! Teraz będę mógł przypowiadać twoją przyszłość. For a measly 600 bones za zaledwie 600 kości. Wow, serio? To jest coś, czego bym nie powiedział.
Ja już tyle się przepowiadałem, że wystarczy na całe życie. A, to ja powiedziałem dalej. O, rozumiem. Cóż, jeżeli zmienisz zdanie, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jasna sprawa. Znaczy, Sier, wracając do tego, o co ci pytałem wcześniej. Jeżeli nie używasz żadnych narzędzi, ani nic, to jak ty przypowiadasz przyszłość? Hej! Nie da się oszukać, mam swoje własne techniki. Na przykład, zatrudniam numerologię. Numerologię? To taka matematyczna formuła, żeby przewidywać przyszłość, bazując na datach urodzenia, numerach i tak dalej. Ale nie widziałem, żebyś coś takiego robił. Cóż, ja się bardziej tym inspiruję. Uwielbiam jego styl życia. To jest mój duch mentalny, to jest moje zwierzę mentalne. Przypowiadałem przyszłości. Taka nieznana moc, która przez ciebie przenika. I nagle BAM! Masz informację. Naprawdę? Ty mówisz o intuicji. Nie próbuj i opisać to tymi swoimi tanimi słówkami. Ale jeżeli to nie jest intuicja, to musi być jakaś supernaturalna moc. Nie porównuj mojego jasnowidztwa do jakichś okultystycznych bzdur. Nie widzę okultyzmu. Zabieraj to gówno gdzieś indziej. Nie widzisz okultyzmu? No, czas na dobre wieści. Zadziałaj teraz, a dorzucę ci dodatkowy bonus przy twoim czytaniu. Użyłem białej magii, żeby nagrać płytę wiadomości duchowych, które otrzymałem z niebios. 500 tego maleństwa i będziesz widział cuda i spędzisz dzień z aniołami. Mówisz, że nienawidzisz okultyzmu. Hej, biznes to biznes. Co za Gaugan? No po prostu ultimate Gaugan. Im więcej z nim gadam, tym mniej rozumiem. Okej, udało się nam spędzić czas wolny. Odrzuciłem oferty sprzedaży Hiro i poszedłem do swojego pokoju. Okej, dziękuję Monokuma za ogłoszenie. Znamy je aż za dobrze. Zobaczmy teraz, co tutaj się dzieje. Okej, Sakura dzisiaj ma siłę, moc. Knik Maestro, raz, dwa. Okej. Dobra, zobaczmy jeszcze raz teraz to, co mówiliście. Tools. No może zrobić to przez mikroskop i wtedy zdobędę więcej rzeczy z... Na przykład, bo dużo rzeczy nie rozrobię. Aha! Popatrzcie, żeby na przykład zrobić monolisę, trzeba mieć dreską statuę, a tutaj pewnie jest coś innego, co... Nie no, to nic nie ma chyba takiego. Tutaj brakuje na przykład notebooka. Dobra, zrobię sobie takie jedno, bo jedno mogę zrobić. Czemu nie? Mogę zrobić też takie jedno. Tutaj raczej nic nie zrobię zbytnio. No raczej nie. Zrobię sobie... Aha, teraz też nie zrobię, okej. Czemu mi brakuje tutaj? Brakuje mi 9 greckich statu i 35 farby. Zrobię tylko 3 farby. Ja nie wiem, czy z tymi farbami się wyrobię. A grecka statua? Jeszcze 7 brakuje mi. Dobra, zobaczmy, co to będzie. Wszyscy czują się wyśmienicie, więc jest spoko. King Master. O, to jest podbicie normalnej czystości. Tylko ja to chyba podbiję ewentualnie jeszcze Toko, bo wydaje mi się, że więcej niż 3 postaci czyszczących nie potrzebuję. Myślę, że nawet 2 w zupełności wystarczy, jak już będą wymaksowane. Fajnie, że Monokuma mi to dał. Ale teraz tak. Okej. Mikroskop. To jakbym wysłał kogoś tam, okej. A czemu mogę tego użyć? Czy po prostu jak to mam? To może mieliście jednak rację, zwracam honor absolutnie. Bo chyba ja to muszę tylko raz zrobić i ja to już mam aktywne. Ale czemu mogę robić to więcej? Nie mogę tego użyć w żaden sposób. Okej. To bardzo cenna informacja, bardzo dziękuję tej osobie, która to pisała. Nie pamiętam niestety niku, ale bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, ja tutaj bym nawet zaryzykował i bym przeszedł na jeszcze jedną osobę, która będzie po prostu przychodziła tutaj. Tak, teraz potrzebuję bardzo dużo osób. Gdzie ja potrzebuję osoby? Tutaj mam wszystko, tutaj puszki, które zbierają dziewczyny właściwie.
Potrzebuję stąd trochę rzeczy i potrzebuję 3 branche stąd i aluminium kany skądinąd potrzebuję, dobra. Tutaj mogę wysłać znowu taką sporą ekipę, a reszta niech może idzie do tego Artruma po prostu. Teraz teoretycznie laboratorium będzie lepiej przeszukiwane, no ale cóż, no pewne rzeczy nie przeskoczę, prawda? Tutaj ewentualnie mogę jeszcze dodać tak. I myślę, że czas zacząć działać. Do roboty! Widzicie? We dwójkę tak bardzo posprzątało. Jest dobrze, naprawdę. Jest solidnie. Spędźmy trochę czasu z kimś. No i oczywiście idziemy do Yasuhiro na trzecie wydarzenie z nim związane. Siema, stary. Nie wiem, czy wytrzymam. Przyznam wam szczerze, że ciężko mi się z nim... Wiesz, Yasuhiro generalnie lubię, ale no wiesz, to jest taki ziemia, że ciężko słuchać po prostu. Okej, znowu dyskusja kosmogonii. Dobra. Zbliżyliśmy się do siebie, no i teraz dam mu ten samolocik, który jest... Oj, nisko, muszę... Czy mogę to jakoś szybciej zrobić? Chyba tak będzie szybciej. O, dobra. To. Mamy jeden? Proszę bardzo. O, taka tajemnicza moc! To jest prawdziwe OO part. A co to? Zmierzch nowej ery się zbliża. Okej. Okay. Hej, Makoto! Czy znasz Kamatę? To takie małe przedmieście w Tokio, racja? Tak, słyszałem o tym, co z tym? Cóż, nie mów nikomu, że ci to powiedziałam, ale... Oni są tutaj. Co? Umy! Umy? Myślę, że to... Kryptidy? Spaceshipy? Turmani? Umy Turman? O Jezu, Uma Turman, ale suchar. Myślę, że to statki kosmiczne jakieś będą. Nie! Krypto Animal. Kryptidy, okej. Okay. Mówisz o kryptidach, tak? Niezidentyfikowanych tajemniczych zwierzętach. No, wiesz o czym mówię. I tak się zdarzyło, że oni są w starej, dobrej Kamacie. Jakie kryptidy? Przerażające podniebne ryby. Na zachodzie oni zazwyczaj są nazywani rodami? Rods? Nie wiem, chyba kikami. One mogą latać i mają cienkie ciało i dużą, szeroką płetwę. Mogą ruszać swoimi płetwami w rytm fali, który pozwala im szybciej ruszać się, co można zobaczyć gołym okiem. Słyszałeś o anomalokarisach? Niektórzy ludzie myślą, że od nich wyewoluowały te ryby. A jeszcze inni myślą, że to jest sztuczna forma życia, genetycznie inżynierowana, militarna superbroń. Ach, czy to nie jest przerażające? Ale co one by robiły w Tokio? W Kamacie? Naprawdę? Nikt nie wie, ale myślę, że one są niebezpieczne. Wiesz, jak blisko Kamata jest lotniska Hanedy, racja? Nie chcę czekać, już będzie za późno. Myślę, że powinniśmy wezwać linie lotnicze. Muszę wiedzieć, że... Muszę znać sposób na pozbycie się tych cholernych ryb. I wiem, co to jest. Tardurak mogą mi zapłacić. Mogę trzymać ich w bezpieczeństwie. Tak im powiem. Nie robiłbym to na twoim miejscu. Widziałem dużo wyroków. Czekać się w dużo... Widzę w twojej przyszłości wiele wyroków sądowych. Dlaczego, czy to nie jest super okultystyczne? Nie rozumiem. Słuchajcie, nie rozumiem ani jednego eventu, który z nim mieliśmy, dlatego pewnie nie pamiętam tego pierwszego. Ja po prostu wyparłem z pamięci pierwszy event, bo Karakura pewnie coś mówił właśnie o tym, że będziemy mieli gdzieś w przyszłości wspólną rodzinę. Co w sumie okazało się być prawdą? Pamiętacie to zdjęcie? Że mamy wspólne dziecko, Asahina jest matką, a Karakura i Byakuya i my jesteśmy ojcem? Urr. Z Byakuya jeszcze okej, ale Hagakure? Straszne. Ach, straszne. Okej, dalszy ciąg, mamy mało czasu. Konstrukt. Mogę zrobić monolisę, ale kurde, aż dwie statuetki. Czy mogę sobie pozwolić na dwie statuetki straty?
Ja nie wiem, czy te narzędzia przechodzą dalej. Wydaje mi się, że raczej nie. Chyba... O Jezu, w życiu sobie nie pozwolić, muszę tych puszek więcej. Czemu do kuchni poszło cztery osoby i ani jednej puszki nie znalazły, naprawdę? Fatalnie. Muszę przyspieszyć koniecznie. Oj, muszę. Jak oni się wszyscy czują? No są trochę pomęczeni, ale spoko, to można jakoś naprawić. Restores all HP. Aha, okej, rozumiem. Mikroskop, tak, to jest narzędzie. Dobrze mi o tym powiedzieliście, to jest bardzo ważne. Na drugie podejście już raczej będzie ważne, ale warto wiedzieć. Dobra, w takim wypadku ustawiam trochę inaczej taski. Ty możesz zostać tutaj. A to czemu ten tree branch jest mi potrzebny? Bo jeszcze za mało tego mam, tak czy siak. Ty sobie wróć na przykład tutaj. Chociaż ja, czerwone mogą pójść tam. Nie wiem, czy do dwójki nie pójdę, ale się boję trochę. Trochę się cykam. Wiesz co, troszkę inaczej to zrobię. Personal effect. Użyję lunch milka i jeszcze parę osób wyślę gdzieś indziej. Szczególnie Leona. Czy ja musiałem dwa razy... Dwa mleka wlać? Co on taki mleczny? Mleczny Leon. Dobra, Leonie, w takim wypadku ty idź też tutaj. Tylko Artruma wysyłam właściwie każdego, kto ma siłę tam pójść. A ci, którzy nie mają, niech idą do kuchni, po puszki. I tutaj właściwie... Aha, kurczę, jeszcze ten garden przecież jest. Ojeju, dobra, ty idź do gardena w takim wypadku. I ty też idź do gardena. A tutaj, drogie panie, ty idź po prostu tutaj również. No tak, musimy iść. Nie ma tej wyboru. Modlić się, żeby się udało. A co... Chwila, to jest art room. A co bym musiał zrobić, żeby ulepszyć sobie art room? Czy to jest Monolisa? Tak! Możesz zaryzykować? Spróbujmy. No trudno, najwyżej przegram to ten początek. Dobra. Mam nadzieję, że znajdę ten... O! 24 farby znaleźliśmy! What the? Ojojoj, to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Dobra, kolejny event Yasuhiro. Tylko, ja muszę zacząć, ja mam odpowiednie rzeczy. Sacred Tree Spreak. Prince Show to... Jakiś globus, okej. Okay. Mogę zobaczyć gdzieś to swoje rzeczy. Prezenty, o właśnie. Czekajcie, ja sobie to może troszkę szybciej przeklikam w ten sposób. On jeszcze bardzo by chciał. Co on by jeszcze chciał? Tutaj mamy te rzeczy, które... O tak. O to jeszcze on chce. On nie chce jeszcze Moonrocka przypadkiem. Nie, Sacred Tree Spreak. Dobra, ale mamy dwie rzeczy. To powinno wystarczyć. I meteoryt. Meteoryt Arrowhead to nie to. To już są zadane rzeczy. Nie mam tego aż tak dużo. Chyba, że chodzi o meteorit Arrowhead, ale Sacred... Brakuje mi... O, nie, to. O, dobra, mam 5. To mu damy. Mam 5 takich, to myślę, że to jest dobry prezent dla niego. Jakieś gałązka do tego... gdzieś kusa skończonego. O, jeszcze do lasu takiego przyszliśmy, to już ta gałązka będzie pasowała idealnie po prostu. Chcesz coś szamnąć sobie w jadalni? Nauczę cię, gdzie są najlepsze miejsca mocy. Dzięki, Wiedźminie. No rzeczywiście, poszliśmy do tej jadalni, żeby było śmieszniej. A czy mogę pójść od tej strony? Tak, to będzie chyba trochę szybsze. Bo chodzi o to. A, co? Mogę to mieć? Okej, to już było właściwie. Jestem zaskoczony. Jak dobrze mnie poznałeś, Makoto. Wygląda to, że ostatnio spędzamy czas cały czas. Czy to źle? O nie, wcale! A skoro jesteśmy takimi dobrymi przyjaciółmi, mogę cię o coś zapytać? Będę chciał pożyczyć kasę. O, wygląda to ci, o co by chciał pożyczyć kasę. Ewentualnie przykimać u nas na kanapie. Czekaj, zdałem sobie z czegoś sprawę. Nagle, tak po prostu nagle. Chyba... Zaraz zobaczę występ życia. Powiedz, Makoto. Czy ty ostatnio czułeś taki się przygnębiony? Bez energii? Bez tej iskry?
Myślisz, że... O, nie musisz tego przede mną ukrywać. Wiem, jak to jest, byłem tam. Wiesz, co ci polecam? To. Palantir? Co to jest? Kryształowa kula. Okej, okay, i? Potrzymaj przez chwilę, proszę, proszę. Całkowicie przeciwko swojej woli, Hiro wcisnął mi kryształową kulę do dłoni. Co sądzisz? Miła i fajna w dotyku. Czujesz się dobrze, co? Właściwie tak. Czujesz jej moc, prawda? Cię czuję? To starożytna moc wiecznej Matki Ziemi. Widzisz, ta kryształowa kula ma sporą historię. Została znaleziona w ruinach Atlantisy. A, nie wiem, czy chodzi o Atlantydę. To jest dosłownie bezcenny i niepowtarzalny artefakt. Ten cenny przedmiot daje niesamowite moce dla każdego, kto go trzyma, sprawdzając dobro i spokój umysłu. Właśnie ta kula jest znana jak... dotyk Napoleona, George'a Washingtona, a nawet Genghis Khana. To chyba najbardziej niesamowita bzdura, jak usłyszałem. Chcę ci dać ją jako prezent. Damian, chciałbym, żebyś przyszedł na małe seminarium, które tam mam. Ja, nie martw się. Dam ci zniżkę na wejście, ponieważ tak robią przyjaciele. To bardzo miło i w ogóle, ale nie wiem, czy jestem zainteresowany. Sorry, kryształowa kula już wie, że jesteś jej właścicielem. Chcę z tobą zostać, ona potrzebuje ciebie. Ona się tobie oddała. Więc teraz musisz dotrzymać obietnicę. Ale nas podszedł gnojek. Nie chcesz chyba, żeby wiedzieć, co się dzieje z tymi, którzy łamią obietnicę. Okej, liczę na ciebie, koleś. Nie chcesz wziąć tej kryształowej kuli z powrotem? Hiro uciekł. Ale słyszałem, jak szepcze coś do siebie i wyłapałem w końcu. Spełniłem swoje słowo. Mam nadzieję, że słyszałem źle. Niepokojące. Wróciłem do swojego pokoju na chwilę. Okej, jestem ciekaw teraz, czy w te parę dni udało mi się zrobić speedruna. To już będzie taki speedrun czysty. Zostało to sobie 4 dni. Niesamowite. Mam 9 statów do zrobienia i 29 farby. Zacznę od farby, bo mogę je zrobić teraz całkiem sporo. Okej. A co z tą statuą? Ja potrzebuję tej marble slabów, chiselów i puszek. Tych puszek cholernych potrzebuję. A co mogę zrobić, żeby więcej rzeczy z kuchni się zbierało? Wow, patrzcie, że to podwaja ogólną ilość zdobywanych materiałów. A to zmniejsza ilość... Boże, to są ważne rzeczy, czemu ja dopiero teraz to zauważyłem? Ach. Niesamowite. Kolejne te zaczniemy od zrobienia wszystkich tych właśnie rzeczy. Koniecznie. A teraz mogę tylko liczyć, że po prostu mi się uda. Bo koła sternicze to jak się robi? Steering wheel. Bardzo tanio i nie potrzebuję niczego. A co jeszcze by było mi potrzebne w takim wypadku? Jeden wręcz. No i te Venus Playtrap, ale one też mi nie są już potrzebne. Ale nadzieję poczułem po prostu, że jeszcze mi się może coś uda. Jeden wręcz mi jest potrzebny. Wręcz, jeden wręcz. Okej. I patrzcie. Inventory is full. Rzeczywiście, o Boże. Jaki jestem po prostu... Jak kalkulatory, czy mi one były potrzebne? Nie, całe szczęście. Całe szczęście nie były. To słuchajcie, teraz myślę, że w takim warunku... Tak, na pewno trzeba ich nakarmić. Zasłużyli na jedzonko. Strasznie wciągające jest ta gierka, powiem wam. Wiem, że to może nie jest takie super do oglądania, ale uwierzcie, że naprawdę jest super do grania i fajnie poznać te postacie, a przy okazji trochę się w to pobawić. Dobra, Sayaka zostajesz sama na barcie, a teraz tutaj tak. W takim wypadku. No wszyscy, jak najwięcej osób musi iść tutaj tak naprawdę. I przydałoby się, żeby to... Nie potrzebujesz gałązek. Potrzebuję tylko puszek. Potrzebuję tylko... I wręczy. Potrzebuję wręcza jednego. Dosłownie jednego wręcza. Dobra, wyślę tutaj dwie osoby, dosłownie dwie osoby wyślę tutaj, a reszta niech cała naprzód po aluminium krany i po te farbki, jeszcze tych farbek potrzebuję. Oj, to teraz będzie już naprawdę się robiło coraz łatwiej.
tu jeszcze jedna osoba po to wręczę, ewentualnie, na wszelki wypadek. Zaczynasz sobie Sayaka teraz poradzić z tym mopem, który zrobiliśmy. Wow, bezproblemowo. Bezproblemowo. Level upy jeszcze gdzieś wpadają. Chcemy się z nim spotkać. Czy to będzie ostatni event z Haraturę? Nie, to jest przedostatni. Przedostatni event z Haraturę przed nami. Muszę jakąś ładną miniaturkę z panem Haraturę załatwić. Spędźmy trochę czasu razem. To myślę, że w tym odcinku jeszcze Haraturę wymarsujemy i pewnie na tym skończymy. Już kolejna będzie... kolejne marsowanko będzie dopiero w kolejnym odcinku. Hej, chcesz ze mną spędzić czas? Mam dla ciebie historię. Moje badania odkryły zaskakujące połączenie pomiędzy Tokyo Tower i zaginioną cywilizacją Lemurianów. Cool story, bro. Spędziliśmy trochę czasu na takich rozmowach. No i dobra, oczywiście dajemy mu jeszcze raz gałązkę. Myślę, że ta gałązka, mam tyle ich i tak bardzo ona pasuje do niego, że zasłużył chłopak. Zasłużył i tyle. Czy ja już to przeleciałem? Nie. W sumie zarobiłem chwilowo. O, tutaj. Okej, to oczywiście już mu dawaliśmy. O, to się robi poważne, stary. Kiedy my stąd wyjdziemy? Świat jest taki duży, taki cholernie duży, a my jesteśmy upchnięci tutaj, w tym małym zakątku. Chyba nawet Hiro zaczęła się tym stresować. Czy możemy pogadać facet z facetem i on teraz walnie taką głupotę, że upadniemy wszyscy. Nie powiedziałem tego jeszcze nikomu, ale muszę to się wyrzucić. He? Co takiego? Jest duży powód, dlaczego jestem taki niepewny. Tego czy wyjdę. Duży powód? Jestem super zmartwiony, stary. Boję się, że ktoś wpadnie do mnie i ukradnie moją kolekcję. Jaką kolekcję? Surfowałem po czarnych marketach i tylnych uliczkach, żeby zbudować ogromną kolekcję oparts. Trzy kropki, nie wiem, czy nie się tytuł tego odcinka. Bez reakcji? Czekaj, nie mów mi, że nie wiesz, czym jest oparts. Wiesz, oparts, out of place artifacts. Czyli artefakty nie ma miejscu. Rzeczy, które znajdują w starożytnych ruinach i nie ma wytłumaczenia, jak one tam się dostały. Kryształowe czaszki, złote złote samoloty, bardacka bateria. O, ta kryształowa czaszka i ten airplane już daliśmy mu jako prezenty. Teraz swoją drogą. Z tym golden airplane'em, to airplane'em jest chyba w ogóle nawiązanko takie historyczne, bo rzeczywiście chyba gdzieś tam w jakiejś starożytnej cywilizacji znaleziono kiedyś taki bardzo szczegółowy, bardzo drobny, właśnie chyba złoty, czy jakiś tam z nerwy jakiegoś cennokruszcu, wykluty właśnie taki samolocik. Nie, że... nie wiem, czy to jest jakaś teoria spiskowa, to nie pamiętam, ale powiem, że coś mi świta, coś mi świta. Ale oparts mogą być są więcej niż artefaktami. Na przykład zdecydowanie zaklasyfikowałbym słynne geoglify w południowej Ameryce do oparts. Słynne geoglify? Azteków, pewnie Azteków. Nazca, okej, okay. Nazca. W życiu mnie nie zdradzę. To są linie Nazca, prawda? Super, zdradłeś! Asie. Dlaczego Asie? Wiele muzeum i centrum badawczych mówi, że mają różne oparts, ale widzisz, to jest szokująca prawda. Dla nich wszystkich prawdziwe coś jest w moim domu. Zszokowałem się, co? Czy prawda uderzyła cię i twoją duszę, jak asteroida, która zabija dinozaury? Ale... masz to wszystko w swoim domu? Tak. Głównie przez internet. Jest to dla mnie cenniejsze niż cokolwiek. On jest chyba największym takim frajerem na świecie. Zainwestowałem każdy grosz, który miałem do tej kolekcji. Dlatego się martwię. To jest taka typowa stara ciotka, która na zakupach mango kupowała wszystko. O Jezu, odkurzacz z funkcją odkurzania lodówki! Muszę to mieć! Niesamowite. Jeżeli to wszystko zostało zabrane, gdzie tu jestem? To jest największa tragedia. Wiesz, co musiałem zrobić, żeby to wszystko skolekcjonować? Jarmiś, dlaczego zostałem wstrzymany? Ja wiesz... przez 3-4 lata. Co? O nic, zapomnij o tej ostatniej części. Okej. Okay. Wszystko co czytałem.
to, że ty jesteś naprawdę poważnie badasz te artefakty. Że badanie takich artefaktów przez większość czasu okazuje się, że stoi za tym jakieś normalne wytłumaczenie. Nie bądź głupi. Ty głupi Makoto. To jest przykrywka rządowa. Oni chcą ukryć starożytnych kosmitów i sekrety wszechświata. Więc powiedz mi jeszcze raz, jak bardzo nie widzisz okultyzmu? To nie chodzi o okultyzm. To chodzi o kosmitów i starożytne cywilizacje, żyjące razem. Tak, to możliwe. Chyba nic nie mogę powiedzieć, co zmieni rozdanie. Ale ananasik. Kiedy Hiro i ja skończyliśmy gadać, wróciłem do swojego pokoju na chwilę. Okej, okay. Coraz mniej czasu, ale zobaczymy, czy wszystkie moje te wybory się opłacą ostatecznie. Warto, że zebrałem odpowiednią ilość gałęzi. O, Sayaka, jesteś w idealnej okazji, żeby dobrze posprzątać. Kanapki dwie, no raczej nie jest to jakieś super potrzebne. Mam tutaj jakiegoś pięknego, nadzielnego monomiszka, ale teraz tak. 7 stat... tak, na początek może zrobię sobie to. Tak, to zrobię sobie. I teraz tutaj no nic nie zrobię, no bo przy na tym się nie skupiam tak naprawdę. Grecka statua, może zrobić jedną. Potrzebuję więcej puszek, do cholery jasnej. I farbek trochę mam. Brakuje mi jeszcze 12 farbek i 6 greckich statuetek, ale widzę światełko w tunelu, powiem wam. Widzę światełko w tunelu, realnie widzę światełko w tunelu. Dobra. Teraz tak. No, połowa idzie do tutaj, a połowa idzie tutaj. Taka jest kolej rzeczy tak naprawdę. Teraz powinniśmy znaleźć tego naprawdę masę. I tutaj już nie muszę iść tak naprawdę, bo już wręcza znalazłem. Znaczy tutaj bym nawet zrobił tak, a w takim wypadku tutaj bym zrobił ewentualnie jednego kolesia jeszcze do Artruma. No, tak powinno być spoko. No i Sayaka jako jedyna czyścicielka. Pracujemy! Dobra, sporo farb widzę. 10 puszek, tylko te puszki są jakieś magiczne, ale chyba nie posprzątałem tak mocno. Nie wiem, czy ktoś z Sayacy nie powinien pomóc za chwilę. Ale to już zobaczycie i tak w kolejnym odcinku, bo w tym jeszcze tylko ostatni event z Yasuhiro. I kończymy. Kończymy, moi drodzy. Kończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem, nie chcę wam jeszcze zapowiadać na zapas, ale chwila. Ten odcinek dostajecie prawdopodobnie w dzień, jakim jest środa. Prawie na pewno tak jest. Być może dzisiaj po tym odcinku pojawi się ranking procesów, ale myślę, że dopiero po kolejnym odcinku z trybu szkolona pojawi się ranking procesów, tak mi się wydaje, ale być może po tym, więc wypatrujcie. Możecie zobaczyć zakładkę społeczność, tam na pewno będzie informacja, jeżeli by ten ranking procesów miał się pojawić. Po prostu miejcie to na uwadze. Dobra, znowu dyskusja o kosmogonii. No i czas dać mu ostatni prezent. Znowu gałązkę, bo myślę, że tych gałązek jeszcze ma za mało. Wcale nie tak, że ma całe gniazdo na głowie. Okej, okay, coraz bliżej. Jest. Makoto, jesteś gotowy, żebym przepowiedział ci przyszłość? Powiedziałam ci, wystarczy. Ej, spokój, nie bądź taki. Ja stawiam. Za darmo, bez pieniędzy. Przez to jestem jeszcze bardziej podejrzany. Ja czekam w swoim pokoju. Wpadaj, kiedy tylko możesz. Jestem trochę super sceptyczny, ale nie mogę go zignorować. Ja po prostu pójdę i to przeżyję. Ale muszę się na siebie uważać, to może być kolejna z jego pułapek. Biorąc pod uwagę, jak on się zachowywał do teraz, nie ma szans, żebym uwierzył mu, że cokolwiek będzie darmowe. No, to straszny Janusz z tego Haraturę, tak naprawdę. Wbrew swojemu osądowi, poszedłem do pokoju Hiro. O, Makoto, witaj! Oczywiście plakaty, jakieś czasopisma, kości, kule, oj. Przeciwbary sobie to wezmę. Dzięki! Słuchaj, zanim zaczniemy czytanie, mam do ciebie prośbę. Wiedziałem! Zapomnij, wychodzę stąd. Miałem rację co do sceptycyzmu. Nie, stary. Mówię serio, tym razem. Mam się naprawdę serio. Chcę z tobą pogadać o problemie, który mam. Problemie? Ja słucham problemów innych przez cały dzień, co? Ale z kim ja mam pogadać? Przyjaciół? Nie. Mam zero przyjaciół. Trochę smutno. Cholera, wiedziałem, że on nie ma zbyt wielu przyjaciół, ale żadnego?
To jest pierwszy raz, odkąd poczułem coś takiego z kimś i że może z kimś pogadać. Podzielić się problemami. Hiro, okej, jeżeli nic nie przeszkadza ci mówienie, to ja z chęcią posłucham. Dzięki. Więc pamiętasz, że powiedziałem ci, że parę razy się wstrzymywałem, racja? Tak, wspomniałeś. Cóż, jest ku temu ważny powód. Jest? Ktoś mnie goni. Ktoś cię goni? Kto? Co zrobiłeś? Nie. Ja... Dlaczego myślisz, że ja coś zrobiłem? Zostałem w coś wciągnięty. Miałem spotkanie. Córka jakiegoś bogacza. Jakiegoś kogoś z zarządu. Może naciskałem trochę zbyt mocno, żeby wyciągnąć wszystkie jej oszczędności. Cóż, kiedy jej stary się dowiedział, on oszalał. I... Pokazał całą tą prawną stronę, tą rzecz. I okazało się, że pan Richie Rich... have ties to the mob? Jest powiązany z mafią. Więc... Zaczęli mnie gonić super straszni gangsterzy. Boże, co ty się wpakowałeś, człowieku? Próbowałeś uciekać? Tak, ale złapali mnie oczywiście. Próbowali mnie zmusić do zapłaty, cóż. To było więcej niż... to było więcej niż mogłem sobie na to pozwolić, więc... Uciekłem do Hopespeak. Co za historia. O Boże, osłabia mnie to... Yasuhiro to jest po prostu coś... On mnie osłabia, okej? Okay? On mnie strasznie osłabia. Kiedy wyjdę z tej szkoły, oni mnie dowalą. Organy na czarnym rynku są bardzo dużo warte. No, w sumie to wyjdzie z tej szkoły. No więc... Ciekawe. Ale organizacja przyszłości go pewnie uratuje. Ale kocha moje organy, nie chcę ich oddawać. Więc... Jest sprawa. Sprzedaj mi swoje organy po tajności. A ja sprzedam je po cenie rynkowej. Mocne. Mocne. Jeden. Potrzebuję tylko jednego. Okej, w porządku. Sprzedaj mi swoją tożsamość. One też są dosyć cenne. Ach, jesteś samolubny. Bądź szczery. Użyjesz tej many, tej kasy, żeby kupić artefakty. Co? O, skąd wiedziałeś? Chyba wspominałeś, jak drogie są te rzeczy. Co to innego mogło być? O, czekaj. Niechaj nie sugerujesz, żebym sprzedał swoje oparty, prawda? Dlaczego nie? To ma sens, prawda? Jeżeli nie dajesz sobie rady sam, pomogę ci. Nie. Nie ma szans. Ta kolejka jest z wszystkim, co mam. Jak możesz sugerować taką okropną rzecz? Jesteś okropnym człowiekiem, Makoto Naeli. Możesz mnie nazwać okropnym, ale... Wystarczy, zapomnij, że pytałem. Nieważne, ile to zajmie. Wyjdę stąd. Nawet jeżeli to oznacza zniszczenie moich oszczędności. Czej, masz oszczędności? A więc teraz wiesz. Pomyślałem, że mogę sprzedać swoje organy. I wtedy nie będę miał... Nie musiałbym sięgać po swój fundusz emerytalny. Co jest z tobą nie tak? Co? Okej, okay. Rozumiem. Jeżeli nie dasz mi swoich organów, ani swojej tożsamości, możesz wyjść. Naprawdę? Hiro ze złością odesłał mnie, a cieszyłem się, że mogłem wyjść. Na końcu myślę, że... Cieszę się, że z nim o tym pogadałem. Dzięki temu poznałem go znacznie lepiej. Czy to można opisać jako przyjaźń? Hero Achievement to the sixth nonsense, zamiast szósty zmysł to szósty bezsens. Powiem wam tak, to były znacznie gorsze free time eventy niż się spodziewałem. Myślałem, że Leon już ustanowił tą granicę dna, albo Hifumi, ale to było najgorsze. Tak, moi drodzy, w tym momencie Rod przebiega przed kamerką. Wciska mi różne przyciski. Ale to jest też ten moment, gdzie Mondo ma dużo siły, a my kończymy odcinek, także mogę was jedynie zaprosić na kolejny odcinek, który oczywiście będzie za 3 dni, o godzinie 16 z tego trybu, oraz na powiedzmy rzeczy, czekajcie, bo jeszcze muszę teraz zbudować, prawda? Oraz na takie serię poboczną, powiedzmy,
Znaczy to jest naprawdę seria główna, a mianowicie serię z pięknej Super Danganronpa Another 2, którą teraz prowadzę. Zapraszam serdecznie, myślę, że wielu z was i tak to ogląda. Dwie farby, tylko i trzy greckie statuetki, a mam tylko jedno podejście, ciekawe jak to wyjdzie. Tak czy siak, moi drodzy, teraz tylko szybko jeszcze raz popracuję i będziemy już kończyć. Tak myślę, że będzie najlepiej. Mikroskop, okej, okay, dobra. Także ustawmy taski, ja myślę, że taski będą bardzo podobnie działały. Tylko czekajcie, czego nam brakuje, bo ja się boję, że zaraz nie zdążę. To może być moja ostatnia szansa. Construct. Trzy statuetki, dwie farby. To z farb potrzebujemy tak naprawdę dwie farby, prawda? To potrzebuje trzech watercolor paints. To naprawdę nie jest dużo, więc myślę, że nie ma sensu wysyłać całej ekipy. Więcej trzeba osób do kuchni wysłać, bo potrzebuje znacznie więcej puszek. Także ja bym to zrobił tak. No trzy osoby by się przydały. Trzy osoby by się przydały. Mam nadzieję, że te trzy osoby wystarczą. Boję się strasznie, że oni nie znajdą tych watercolor paints. A brakuje ich tylko... Tylko trzy, no może jeszcze jedną osobę tutaj dorzucę, co? Chociaż jakąś słabą, chociaż jakąś toko. Dobra, zobaczmy. Potrzebuję... Czekajcie, jeszcze raz, czego ja potrzebuję? Ile sztur dokładnie? Potrzebuję... Jeden plus siedem aluminiowych puszek. Oraz... Trzy watercolor paintsy. No i... Siedem puszek, trzy paintsy. Uwaga, czy się uda? Uwaga, uwaga. Farby są, puszki są. Dobra, mamy to. Mamy Warlord Kumę, ale to oczywiście już w kolejnym odcinku. Ja w tym momencie dziękuję pięknie za uwagę. Zaczynamy też w przyszłym odcinku spotykać się z najpiękniejszą, najcudowniejszą detektywką w tej części, czyli oczywiście Kyoko Kirigiri. Oj, tęskniłem za nią straszliwie. To była bardzo fajna postać. Z którą sobie spędzimy czas w przyszłym odcinku. W tym momencie wam jednak dziękuję. Życzę wam miłego dzionka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa. Pa.